Siemanko, ja jestem Lucek, a to jest przegląd Nissana 2000 GT-R C10. Samochód jest moim zdaniem powyżej średniego, powyżej takiego średniaka, ale troszeczkę gorszy od tych najlepszych. Doskonale wypełnia lukę właśnie między tymi średniakami a najlepszymi samochodami z klas D, C czy B, bo w takich klasach ten samochód może konkurować. Moim zdaniem jest bardzo fajny, przejechałem już kilka wyścigów nim, jest naprawdę fajny w prowadzeniu, jest trochę ociężały, no ale zaraz zobaczymy jak się naprawdę, pokażę wam jak się spisuje na wyścigach. Jakby co, to HUD wyłączam sobie kombinacją znaków ALT i Z, jeśli by ktoś nie wiedział, tak żebyście się nie pytali. A samochód obracam w jeździe dowolnej przyciskiem V. Naciskam przycisk V i mogę sobie mój wóz obracać. Tak żebyście się nie pytali, żebyście nowe osoby grające w Worlda się nie pytały bez przerwy o to samo. To będę mówił o tym za każdym razem chyba na początku filmiku. No ale nieważne, jedźmy sobie teraz wyścig. Weźmy sobie Union and Holly. Zaprośmy jakąś osobę z moich znajomych. Pyk. I startujemy. O, startujemy. Jest. Afera ma... nie mogę obracać, co się dzieje. Okej, już chyba mogę. Afera ma Toyota MR2, także zobaczycie sobie różnicę w przyspieszeniach tych samochodów. Okej, jesteśmy na starcie. Powiem wam, że ja w tym moim Nissanie mam... on nie jest jeszcze wymaksowany w klasie, co on ma. Chyba tak jak widzieliście, albo nie zdążyliście zauważyć, ma gdzieś 479 punktów. Także nie jest jeszcze wymaksowany, a już zobaczcie, Toyota MR2 na samym początku. Samochód, który ma wykoksowane przyspieszenie, został... właściwie jechał prawie równo, nie? Tylko później mi zaczął troszeczkę wyprzedzać. Także jest to naprawdę ciekawa sprawa. Gdyby nie Nitro, może ten samochód byłby najlepszy w tych niższych klasach, ale o tym może jeszcze wypowiem się kiedy indziej. Teraz świeżo co kupiłem sobie ten samochód i chcę go przetestować specjalnie dla was. Jest naprawdę bardzo fajny w prowadzeniu, szczególnie przy wyższych prędkościach. Wyższych mam tu na myśli takich gdzieś około 200 km na godzinę, czy 150 nawet. Bardzo fajnie się prowadzi, moim zdaniem jest nawet konkurencyjny w klasie C, pod warunkiem, że nasi przeciwnicy nie używają za dużo nitra. Chociaż myślę, że dobrym tutaj sposobem na wygrywanie tym samochodem jest wymaksowanie sobie mocy katapulty i czasu jej działania. To może być dobra taktyka. Za mną jedzie Toyota MR2, powtarzam, wyścig jedziemy bez power-upów i zobaczycie, że Nissan radzi sobie całkiem dobrze. Jestem w ogóle zaskoczony, że właściwie Need for Speed World chodzi mi dobrze. Teraz pomyślicie pewnie, że was robiłem w ciula, ale tak naprawdę zrobiłem parę rzeczy po prostu przyspieszających komputer, czy może odinstalowałem kilka programów, żeby po prostu mieć jakąś płynniejszą rozgrywkę, ale miałem właśnie taki problem, że gra mi strasznie ciężko chodziła. Miała tam spadki klatek co jakiś czas i tak dalej. No ale nieważne, to jest tylko moje usprawiedliwienie. Nissan GT-R, no jak widzicie, prowadzi się całkiem dobrze. Przynajmniej w odczuciu moim prowadzi się dobrze, jest fajny w prowadzeniu. Nie ma jakiegoś tam super koksowego skrętu. I przyspieszenie również nie jest tutaj najgorsze. Ok, dojechałem na metę. Dojechaliśmy na metę, dojechałem jako pierwszy. Toyota MR2 wymaksowana niemal w klasie C. Miała tutaj prędkość 257 km na godzinę, natomiast mój Nissan GT-R 2000 GT-R miał 254 km na godzinę, z czego ma tylko 479 punktów, także zobaczcie, jest różnica spora. I zdaje się, że ten Nissan jest naprawdę całkiem niezły. Chociaż statystyki twierdzą inaczej. Twierdzą, że Nissan ma dużo gorsze przyspieszenie.
ogólnie dużo niższe są te statystyki, no ale to jest ciekawe. Widzieliście na samym początku, że wcale ta Toyota aż tak bardzo nie właściwie jechała równo, prawda? To jest ciekawe. Fajny, okazuje się, że to jest nawet całkiem fajny samochód, ten Nissan. I mamy tutaj wyścig w Bristol and Bayshore. Startujemy ponownie z Toyotą MR2 i tym razem Toyota dużo lepiej wystartowała. Także widać tą różnicę w przyspieszeniu lekko. No ale mam nadzieję, że dogonimy ten samochód. Zapomniałem o tym koszu. No tutaj widać znaczną różnicę między właśnie tymi dwoma samochodami. Toyota MR2 jest takim koksem na te niższe klasy i oj, zostawia mnie tutaj, chociaż nie odstaje mi aż tak daleko, jest możliwa do dogonienia, nie ma takiego stresu. Ale jednak Nissan 2000 GT-R ma troszeczkę niższe te przyspieszenie, tak jak się spodziewałem, po prostu pierwszy wyścig wyszedł tak trochę inaczej. O Jezus! Przepraszam bardzo. Że się tak wcisnąłem. No i dobra. Skaczemy sobie tu. Średnio to wyszło. W zasadzie jak słyszycie lub nie słyszycie, dźwięk tego samochodu również nie jest najgorszy. Taki, ja wiem, typowo Nissanowy w Wordzie. Chociaż te dźwięki samochodów w Wordzie są takie, jakie są. Nie są najgorsze, bo słyszałem gorsze dźwięki samochodów w grach, nawet tych nowszych, wyścigowych. Także bez stresu. Posłuchajcie sobie, jak brzmi. Także nie jest to wcale zły zakup. Koleżanka mi tutaj jak zwykle dawała trochę fory. Ona dużo lepiej jeździ niż tutaj pokazała, no ale nieważne. Znowu Toyota MR2 wymaksowana w C, Nissan 2000 GT-R prawie wymaksowany w C. No jeszcze trochę mu tam brakuje. I kurczę, w zasadzie nie jest to wcale zły wóz, ale jednak widać tą różnicę, jeśli chodzi o osiągi w tych dwóch samochodach, czyli Toyota MR2 i w moim Nissanie. Ale podsumowując, za 500 000 jest to całkiem niezły samochód, jeśli ktoś chce się wyróżniać na wyścigach w klasach B, C czy D. No ale jeszcze jednej rzeczy wam nie pokazałem, którą w zasadzie miałem w planach pokazać wam na samym początku wyjątkowo inaczej niż to zawsze robię. No ale pokażę wam jeszcze części do tuningu wizualnego. Przemaluję sobie samochód na biało, tak żebyście widzieli wszystko dokładnie, jak się te bodykity zmieniają. Mamy tutaj dostępne chyba 4 bodykity i serię spoilerów, które w ogóle nie pasują do tego GTR-a. Ten standardowy jest bardzo fajny i myślę, że jak najbardziej pasuje do właśnie tego modelu. A, są 3 bodykity. Jeden jest za IGC w cenie 50 000 gotówki. Zmienia nam to, że po prostu dodaje tutaj taki jakby zderzak, czy spoiler z przodu. I usuwa nam obramowanie, czy maluje obramowania te tutaj dookoła grilla oraz lamp na kolor czarny. Ponadto zderzaki nie są chromowane, tylko można je już normalnie malować. Także taka jest różnica. Kolejny bodykit, no to jest już tam trochę więcej zmian, wiadomo, te zabusty. Zobaczcie sobie tył, zmienia się tak. Niewiele tych zmian, co nie, ale trzeci bodykit już troszeczkę nam samochód poszerza. Zdaje się nawet, że chłodnicę mamy tutaj z przodu, jak widać. Także trochę tych zmian jest, moim zdaniem, jakby jak ktoś chce na upartego, może ten za IGC bodykit włożyć, już będzie jakoś to wyglądało. Ale jak dla mnie to ten Nissan bardzo fajnie wygląda, standardowy, pomalowany na czarno jak z filmu Szybcy i Wściekli. Tam był w momencie, kiedy chyba byli w Rio i był ten samochód pokazany
jak jeden z aktorów właśnie nim sobie jechał z dziewczyną czy kobietą. Nie wiem, jak to tam dokładnie, bo nie pamiętam, ale wiem, że był ten samochód. Ja zwróciłem na to uwagę, bo wtedy też był właśnie w Wordzie. No i spoilery, które, jak mówiłem, niespecjalnie pasują do tego modelu. Mamy tutaj spoilery z IGC w cenie 10 tysięcy i one są jakieś takie... beznadzieja, nie wiem, jak ktoś, no to zależy też od gustu, prawda? Mnie się najbardziej podoba ten standardowy i myślę, że on może zostać, ewentualnie ktoś może sobie usunąć, ale mi trochę ten samochód teraz przypomina warszawską syrenę. No dobra, ale tu jest jeszcze kilka tych droższych spoilerów, one się raczej nadają do takich wozów jak, nie wiem, Nissan 370Z niż, kurczę, taki Nissan w stylu retro. Masek nie mamy tutaj żadnych. Ja samochód z powrotem maluję na czarno, błyszczący kolor felgi jeszcze pomaluję sobie na czarno, bo mam ciemnozielone niepotrzebnie. Lepiej to będzie wyglądało. Myk, myk. I tak, samochód kosztuje, już wam pokazuję, u dealera samochodowego. Oj, na obecną chwilę to jest Nissan, jesteś tu. Kosztuje 500 000, tak jak mówiłem wam przed chwilą. W klasie D znajduje się od kupienia, 345 punktów. Także, no właśnie, tyle kosztuje. Nie jest to wcale dużo. Jak za taki samochód, to myślę, że warto wydać taką kasę. Tym bardziej, że jak mówię, będziecie się wyróżniać trochę w Wordzie, bo no, mało kto się porywa na jazdę takim średniawo lepszym samochodem na klasówkach bodajże, czy na jakichś innych bezklasowych wyścigach, tym bardziej. Chyba samochód da się podnieść do klasy A, ale w klasie A, jak się domyślacie, pewnie w ogóle nie będzie sobie radził. Także w klasie B warto go sobie zostawić i tam spróbować. Widziałem, że wiele osób sobie tym samochodem radziło całkiem nieźle na klasówkach. No także cóż, to był Nissan 2000 GT-R C10, bardzo fajny wóz moim zdaniem z wyglądu, również i dla fanów szybkich i wściekłych jest to obowiązkowa pozycja w garażu, kupujcie sobie miejsca w garażu, żeby mieć ten wóz. A ja wam bardzo dziękuję za wyświetlenie i zapraszam ponownie po więcej filmów z Need for Speed World i nie tylko. Trzymajcie się, na razie i do zobaczenia, cześć!